Pierwsze spotkanie 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy to był mecz w Grodzisku Wielkopolskim. Warta dzieli się punktami ze Stalą Mielec. Warta wyszarpuje remis, bo bramka Grzesika zdobyta w 93. właściwie minucie, czyli już chwilę po tym, jak minął ten okres doliczonych minut. Generalnie spotkanie bardzo ciekawe. Bałem się przed pierwszym gwizdkiem, że mecz nie będzie atrakcyjny, bo wiadomo, mówiąc ogólnie, jak gra Warta w tym sezonie i jak gra Warta u siebie. Najsłabsza obok Lechii drużyna, która gra na własnym stadionie. I jedna z najlepszych, która gra na wyjeździe. Dzisiejszy mecz w Grodzisku był dobry w wykonaniu Warty. Uważam, że drużyna Zielonych mogła się podobać. Pierwsza połowa absolutnie należała do nich, chociaż brakowało stempla. Szybko przemieszczali się od swojej bramki pod bramkę Mrozka. Podobał mi się młody Schmidt, czy cały blok obronny i druga linia, która właśnie dobrze tą piłkę transportowała pod bramkę rywali. Natomiast brakowało wykończenia w drugiej połowie. Oczywiście nie można przejść obojętnie obok tej bramki, którą zawinił oczywiście Jędrzej Grobelny i dołączył do tego nieszczęsnego panteonu golkiperów, którzy mają coś za paznokciami, bo przypominam sobie przede wszystkim Michała Szczeromnika z Śląska Wrocław, który dwukrotnie popełniał duży babole, był odpowiedzialny za tracone bramki. Tak samo nie popisał się przed dwoma tygodniami Kobylak. Pamiętamy też sytuację innych bramkarzy, no i dzisiaj dołącza do tego grona Grobelny. Oczywiście błąd, prosty błąd, mam wrażenie, że absolutnie perfekcyjnie wykorzystany przez Hamulicza, bo to też nie było takie oczywiste, żeby piłkę sobie tak na jeden kontakt dobrze wypuścić i uderzyć na bramkę. Stal była na pewno głodna, na pewno bardziej pragmatyczna i wydaje mi się, że to było coś, w czym wyglądali lepiej, no ale jak się okazało, nie grali, mówiąc generalnie, do końca, bo gdzieś tam już patrzyli na zegarek i wydawało się, że wszystko jest w tym meczu rozstrzygnięte. Przez duży fragment spotkania, kiedy Stal prowadziła, tabela wskazywała na to, że zespół z Mielca osiągnął sensacyjne trzecie miejsce. Podsumowując, chociaż oczywiście też zostawię sobie miejsce na podsumowania każdej z drużyn po całej rundzie, bo to jest dopiero początek ostatniej kolejki, no to naprawdę bardzo udana jesień w wykonaniu Warty i w wykonaniu Stali. Uważam, że drużyny, które były skreślane przed tym sezonem, raczej skazywane na to, że będą walczyły do końca o utrzymanie, które podobnie jak to wyglądało w zeszłym sezonie w wykonaniu drużyny z Mielca, natomiast absolutnie wyglądają fantastycznie, grają powyżej swoich oczekiwań, zawiesiły wysoką poprzeczkę, naprawdę ta gra wygląda całkiem nieźle. Patrząc jeszcze na grę Stali Mielec, to też mam wrażenie, że wyglądała dobrze w odbiorze piłki, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy ten aspekt był bardziej wyeksponowany przez podopieczne Adama Majewskiego, bo w pierwszej raczej biegali za futbolówką, mieli problem, żeby ją odebrać. W drugiej całkiem nieźle Stali i Warta miała problem z kreowaniem sytuacji, natomiast no jak się później okazało, no nie grali do końca i Grzesik, wbiegając w pole karne, zachował się jak klasowy snajper i wywalczył dla swojej drużyny punkt. Tak wygląda tabela po tym pierwszym spotkaniu właśnie kolejki 17. Stal Mielec to jest miejsce, tak jak widzicie, trzecie wciąż, natomiast ta przewaga byłaby gdzieś tam większa, gdyby oczywiście wygrali. Natomiast Warta to jest miejsce dziewiąte. Wydaje mi się, że absolutnie miejsca, z których mogą być te drużyny zadowolone najbardziej. No wiadomo, Warta też to jest środek tabeli. Natomiast wciąż patrząc na budżet, na kadrę, bardzo ogólnie mówiąc, no wydaje mi się, że to jest wynik absolutnie rewelacyjny. Dzięki, do zobaczenia wkrótce przy okazji kolejnych spotkań. Zachęcam standardowo do subskrypcji kanału, przycisku lubię to i do zobaczenia w kolejnych filmach.